Organizm to jest moja najważniejsza, jak się okazuje, najtrudniejsza do tej pory płyta. Najtrudniejsza dlatego, bo zdecydowałem się, że będzie to absolutna solówka. Na tej płycie nie pojawia się żaden inny muzyk. Jestem odpowiedzialny zarówno za teksty, jak i wokale i produkcję. Przez ostatnie lata dość dużo muzyki produkowałem na potrzeby innych. Współtworzyłem różne też ciekawe projekty, między innymi z Ryśkiem Styłą, Jazz Ewolucję. To dało mi dosyć duże możliwości, żeby przystąpić do robienia tej płyty samemu. Do płyty nakręciliśmy, jak do tej pory, jeden teledysk. Teledysk kręciliśmy w Nowej Hucie. Dzięki Tomkowi Mierzwie ze Stowarzyszenia Ravelin mieliśmy do dyspozycji wspaniałe lokacje w Nowej Hucie. Z jednej strony mieliśmy opuszczone pomieszczenia, monumentalne centrum administracyjnego kombinatu. Z drugiej strony Tomek udostępnił nam podziemia szpitala Żeromskiego, zaaranżowane na polowy szpital, który miał funkcjonować po wybuchu wojny, łącznie ze wszystkimi autentycznymi sprzętami, które wtedy w epoce w latach 50. były dostępne. Walczę, kiedy biegnę, kiedy mnie dogania nowa myśl. Jeszcze dziś mogę ruszyć inną drogą. Mogę więcej, mogę piękniej. Witam serdecznie w imieniu Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida na kolejnym spacerze w ramach projektu Nowa Huta w Kulturze, Kultura w Nowej Hucie, który realizowany jest w ramach obchodów 70-lecia Nowej Huty. Dzisiaj poznamy wybrane miejsca związane z dziejami muzyki w Nowej Hucie. To, co będziemy dzisiaj oglądać, to jest trochę takie, za przeproszeniem, lizanie cukierka przez papierek. Będziemy oglądać miejsca, które są do dziś, natomiast spełniają już inną rolę. W tych miejscach toczy się zupełnie inne życie, albo w ogóle zamarło życie kulturalne. Zaczniemy od Nowochódzkiego Centrum Kultury, które powstało w 1983, zostało otwarte. Do tego czasu nie było na terenie Nowej Huty tak dużej sali, jak otwarta w 1986 sala widowiskowa. Dzięki tej sali mogły rozwijać się różnego typu koncerty, różnego typu działalność muzyczna, no i oczywiście festiwale. Dla mnie fundamentalne wydarzenia festiwalowe związane z rozwojem muzyki rockowej na terenie Nowej Huty. Jeden to jest przegląd zespołów młodzieżowych CEDZAK, który miał miejsce od 1986 roku, były bodajże 4 edycje. Drugi taki ważny festiwal muzyczny to Fakt Rock i to dwa festiwale wypełniały lukę w tego typu działalności kulturalnej. Proszę Państwa, dlaczego się zatrzymaliśmy na chwilę? Tam mieściła się Markiza. Markiza to była ciastkarnia, cukiernia na terenie Nowej Huty, ale pod spodem w 1951 roku, jak mówią wspomnienia, jak wspominał pan Piotr Nitecki, niestety już nie żyjący, w piwnicach tego bloku pod Markizą zakładał jedną z pierwszych dyskotek. Jak pan Piotr Nitecki wspominał, po to, żeby zebrać pieniądze na obóz harcerski. Nie wspominał, czy się udało. W 1957 roku w tym miejscu powstał klub Ognisko Młodych ZMS, Związek Młodzieży Socjalistycznej, a w 1960 roku działającemu już tu od 2 lat jazz klubowi nadano nazwę Wiolinka. Druga połowa lat 50. w Polsce, to szczególnie pod Wilży po 56 roku, to lawinowy rozwój jazzu w różnych miejscach. Nowa Huta była jednym z najważniejszych miejsc, ale o tym się zapomina, za dużo nie pisze. Pomysłodawcą powstania na terenie Nowej Huty jazz klubu był pan Stanisław Florek. Nie tylko zaproponował utworzenie jazz klubu Nowa Huta, nie tylko go prowadził, ale też doprowadził do pewnej ewolucji działalności jazz klubu. Odbywały się tutaj wieczorki poetyckie połączone z muzyką jazzową. I
jedno z najważniejszych miejsc związanych z historią początków muzyki, nie tylko początków muzyki rozrywkowej na terenie Nowej Huty. Tutaj odbywały się potańcówki w soboty i w niedzielę na terenie Nowej Huty, dlatego że to był pierwszy plac. I z drugiej strony, proszę Państwa, za mną znajdowała się FAMA, Centrum Kultury Młodzieży i Studentów, które powstało w 1977 roku, działało mniej więcej przez 10 lat. FAMA to nie tylko muzyka jazzowa, nie tylko pogadanki, odsłuchy muzyczne, giełda płytowa, ale to przede wszystkim sala koncertowa. Tutaj koncertowały największe gwiazdy ówczesnej sceny polskiej muzyki rozrywkowej, chociażby Made in Poland, chociażby Kombi, Pilaf, Alternative. Jedyny nieprzerwalnie działający od prawie początków Nowej Huty Dom Kultury. W tym miejscu odbywały się koncerty, odbywały się spotkania muzyczne. Chociażby znowu pan Stanisław Florek, lata 60., wieczory poezji. Tak naprawdę historia kultury, a przez to historia muzyki rozrywkowej na terenie Nowej Huty, to zakładowy Dom Kultury i filie, które żeśmy mieli okazję zobaczyć.